Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Słuchajcie, to są samochody z DLC. Kosztują one dość dużo. A tu mamy Ferrari F12 TDF. Whatever to jest. Kenizek. Tego kenizega bym chciał sobie spróbować. No ale to może później. Jeszcze członkostwo jakieś. Aha, dobra, to jest to samo. Spoko. Dzięki za dodatkowe DLC. Nie, słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie jeździć nowym samochodem, który też sobie zdobyłem, kupiłem, dostałem. I to będzie terenówka, bo chciałbym troszeczkę porobić wyścigów terenowych w moim nowym centrum Horizon, które sobie utworzyłem na pustkowiach. I tam będziemy teraz zmierzać. Także trzymajcie się mocno, zapnijcie pasy. A, w sumie już tu jestem, okej. Okay. Więc wyścig terenowy, zaczynajmy. Tak, nie widzicie dokładnie tego malowania. O, teraz widzicie. Nemo! Mam malowanie Nemo. Nie wiem czemu, bo w sumie tutaj nie ma za dużo wody. Trochę tam jest, można gdzieś znaleźć. To, jak działa w tym samochodzie zawieszenie, to jest coś niesamowitego. Zobaczycie to jeszcze, jak nastąpi dzień, bo już chyba powoli zaczyna wschodzić słońce, tak to wygląda. Zachodzi w tamtym miejscu, a wschodzi gdzieś tam. Tak. Także zobaczycie na wyścigu, jak fenomenalnie działa tutaj zawieszenie. To jest coś świetnego. No i wybrałem ten samochód ze względu na to, miałem tam kilka do wyboru, bo jeśli się tam wybiera, w zależności od tego, gdzie sobie mistrzostwa jakieś tam robimy. O, no i wybrałem sobie ten ze względu na fajne zawieszenie, tutaj ono fajnie wygląda. Był tam jeszcze taki buggy, który miał to zawieszenie schowane, wiecie? No dobra, użyj podczas kręgu. Musimy tutaj zadriftować. Aha, dobra, myślałem, że już skończyłem. Musimy tutaj zadriftować jakoś. Nie wiem, czy to jest odpowiedni pojazd do tego. Spróbujmy. Powiem wam, że ciężko. Coś tam robi, ale... No nie wiem, coś nie widzę tego. Chociaż nie, no patrzcie, tam 17 tysięcy punktów niby zdobyłem. Nowy rekord życiowy, spróbujmy jeszcze raz. Strefa driftu, jedna gwiazdka. Zdobyłem 4000 kibiców od tako! Kurde, gdyby się tak sumy zdobywało, to ja bym codziennie chyba samochodem driftował, naprawdę. Moim Volvo, biednym, kurczę, w dieslu. Ojej, Volvo by mnie nie cierpiało chyba za to, naprawdę. Już by nigdy nie odpaliło więcej, jakbym taki numer odkręcił. 23 tysiące punktów, no wiem, ten drift nie wygląda najlepiej. Ale próbuję tutaj nabić jakoś punkty, żeby było fajnie. Patrzcie, jak to słońce wschodzi, te chmury. Jej, super to wygląda. Ile teraz gwiazdek mamy? Jedna. Nie, dobra, to nie ma sensu tym samochodem. Tutaj coś mamy. Nieodkryta trasa. Zaletą tego auta jest to, że możemy jechać dosłownie po każdym terenie w tej grze. Niezależnie od tego, czy jedziemy tutaj, czy na asfalcie, auto przyspiesza wszędzie tak samo. I wszędzie jeździ tak samo dobrze. Oczywiście samochód sportowy będzie lepiej na asfalcie sobie radził, ale na pewno gorzej w terenach. Tak jest. Okej. Okay. Wyścig pokazowy. No i tutaj oczywiście wybieramy terenówkę moją. Cyk, lecimy. Mamy tutaj oświetlenie diodowe. Ciekawie to wygląda. W tym autku, no już nastaje dzień, więc raczej tego nie zobaczymy, o, już jest nawet dzień, bo się zrobił ze względu na te zawody. Moje cudowne malowanie Nemo. Ojeju, jeju. Poziom trudności ustawiłem sobie w poprzednim odcinku na taki trochę wyższy, na eksperta. Nie wiem, czy mi się uda wygrać tym razem, bo w poprzednim miałem Teslę, samochód jeden z najlepiej przyspieszających, tak więc nie wiem. Zobaczymy, spróbuję, może się jakoś uda. Gaz. Ło, co to za... Ej, ten samochodzik mały, to wygląda jak jakiś wózek golfowy, taki na sterydach. No, to mnie wyprzedziło, gówienko małe. Okej. Okay. Ale ja się nie poddaję. No i właśnie miałem wybierać między tym samochodem, który mam teraz, a właśnie takim małym Meleksem. Dajcie spokój, po prostu dajcie. Wolałem oczywiście wybrać to. Patrzcie, jak to się fajnie buja, no. A, super to wygląda.
i te amortyzatory, coś niesamowitego, naprawdę. Czuć w ogóle, że ten samochód cały, wiecie, się rusza od tych nierówności, to jest świetne, on płynie po tych nierównościach. Poglądajcie sobie wyczyny w ogóle tym samochodem w rzeczywistym świecie na YouTubie, jest tego pełno. Nawet jest taki specjalny filmik, ale już nie pamiętam, wiem, że to jest coś powiązane z Ken Blockiem. Jest taki ziomek, który właśnie jeździ też takimi terenowymi autami i robi różne takie wyczyny, drifty, skoki i też ma właśnie taki wóz z takim dużym, dużym zawieszeniem. Super to wygląda. Jeju. No dobrze, jestem na 7 pozycji, tak się zagadałem, a to jest sprint. Mamy 38% z tego sprintu, więc ja tu powinienem troszeczkę pada wziąć w obroty, bo trzeba to jakoś wygrać chyba. No więc, dobra, próbujemy zrobić większy łuk, jak to na offroadach, i mniej prędkości stracić na zakręcie. Okej, okay, następny zakręt też taki będzie, może uda się także zyskać trochę. Jazda po wodzie, no jest efektowna, no ale nieefektywna niestety. Bardzo dużo prędkości się traci, więc lepiej trzymać się twardego lądu, jak najczęściej. Piąta pozycja naprawdę nie jest... O, jeszcze jakie to jakie te małe gówna są szybkie, ja cię nie mogę. No. Meleksy cholerne, patrzcie na to. Na razie. Skubańca jedno. No patrzcie, jakie to szybkie. Nie no, proszę cię. Nie mówcie, że to, te małe gówna mnie rozwalą. Nie, ja chyba nie gram. Muszę zmienić poziom trudności na ten... Na ten wcześniej... kurczę, nie mogłem skręcić. Przednie koła miałem jakoś w powietrzu i nic nie mogłem zrobić. Muszę zmienić poziom trudności na ten wcześniejszy chyba. I tutaj dopiero widać zalety 60 FPS-ów na PC-cie, chociaż nie mam takich stałych. Widzicie, że one cały czas gdzieś tam spadają. Tylko wtedy, kiedy się doczytuje teren, no nie? I zaraz wracają do tych 60 z tego, co ja tak zerkam tutaj. Tak to jeszcze jakoś ten komputerek daje sobie radę, ta karta graficzna. O nie, szósta pozycja. Nie na to, nie za dobrze, nie za dobrze. No, nie jestem zadowolony. No, ale te małe główienka są, ja nie wiem, czy te samochody rzeczywiście są takie szybkie. Moje auto jest mocno stunigowane. Może mi poszło słabo, nie mam pojęcia. No, uważam, że nie poszło mi najgorzej. Mogę to restartnąć? Dostałem tam jakieś kredyty. Okej, trochę fanów zdobyłem. Tutaj tak, możemy chyba rozpocząć jakieś mistrzostwa w tym centrum Horizon. Albo możemy właśnie organizować to. Jeszcze nie ogarnąłem jak to... Patrzcie, patrzcie! Pierwszy ukryty samochód. Jedziemy zobaczyć, co to jest. Gdzieś musi tu być ten garaż. No i patrzcie, to wygląda jakby to było tutaj. Oczywiście jedziemy. O i kolejny wheel spin. Teraz mamy Ferrari Barinetta. Uwaga, do wygrania, możliwa. O, wow! Pierwszy samochód wygrałem. Jakiś tam. American Motors Rebel The Machine. Odbieramy nagrodę. Dobra, jedziemy teraz, ale wiecie co? Nie jedziemy tam, gdzie nas prowadzi GPS. Jedziemy na przełaj, bo jest to samochód, który powinien jeździć na przełaj. Tylko czy ja się przedostanę przez ten pas górski? No, wiecie co? Chyba najwyższy czas to sprawdzić. Wow, to wygląda nieziemsko, naprawdę. Powiem wam, że jeśli teraz odpalę sobie jakąkolwiek inną grę wyścigową, albo nawet inną grę typu GTA, to będę miał straszny niedosyt w wyglądzie tych samochodów. Będzie mi się zdawało, że są one jakieś kwadratowe, jakieś takie niedorobione po prostu. Bo naprawdę poziom szczegółów w tej grze jest niesamowity. I również mamy tutaj Forza Vista, czyli możemy sobie z bliska oglądać nasz samochodzik, wsiąść do niego, odpalić, tak? Włączyć światła, w ogóle go z bliska pooglądać. To jest super. No, jak na razie udaje mi się przemierzyć ten świat w linii prostej praktycznie. W Forzie Horizon 2 nie było to do końca możliwe, w jedynce zwłaszcza. Ale zobaczcie, tym samochodem dostałem się
Praktycznie z jednego końca mapy na drugi? Nie, przesadziłem trochę. To nie jest drugi koniec mapy. Tutaj jest drugi koniec mapy. Ale bardzo szybko te 9 km przejechałem w linii prostej praktycznie. Jestem już na miejscu. 9 km nie do końca, bo 9 km by było, jakbym jechał drogą. A ja sobie skróciłem i jechałem jakieś 3. Cyk. No dobra. Gdzieś tu jest ukryty samochód. Sprawdzę najpierw to miejsce, które sobie zaznaczyłem na mapie. Bo z góry wygląda, że jest to jakiś warsztat. No cholera! Nigdy nie ogarnę, które drzewa można chyba niszczyć, a które nie. Ej, 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 patrzcie na to! To będzie to, mówię wam. Patrzcie! Ekstra. Co my tu mamy? No, pokaż się. Pokaż się, mały. Wejdź z ukrycia. Porsche? Nie, Maserati. Beautiful. Well, I mean, you know, it's a bit covered in mud and slime and whatever that thing is, but oh, boss, that is a Ferrari Dino under there. Ferrari Dino. A już go kiedyś odkrywałem chyba. Pamiętam, że jakieś podobne Maserati też widziałem. I czemu on powiedział do mnie, oh man, skoro jestem Asuka, dziewczyna, a właściwie nazywam się Asia, chociaż mówią na mnie tu Asia. Asia. To tak trochę... Nieważne. Jedźmy na kolejne wyścigi. Słuchajcie, chyba robi się już noc. Bardzo szybko w sumie. Tak to wygląda. No dobra, sprawdźmy sobie widok z kokpitu. Ojejeje, brynek! Widok z kokpitu. No kokpit jest tutaj dość ubogi, ale jakże szczegółowy, moi drodzy. No mówię, gdy ja sobie wbiję do jakiejkolwiek innej gry teraz wyścigowej, to będę czuł na pewno taki niedosyt. Na bank. Jakieś tam, nie wiem, brak krągłości, jakieś kwadraty, coś takiego, wiecie o czym mówię. Hej, patrzcie jakie mamy tu lusterka. Wow, nie zwróćcie na to uwagi, jakieś takie... To są lusterka. Nieźle. Okej. Okay. Ja wiem czy się robi dzień, czy noc, nie wiem co się robi. Zaraz będziemy u celu i rozpoczniemy nowe wyścigi, ale w ogóle jazda tutaj. W takich miejscach często ukryte są jakieś fajne znajdźki, typu bardzo dużo punktów. Patrzcie jak to wygląda. Tam jakiś most. Wszędzie tam możemy sobie pojechać. Kurde. Cyk. Ja cię nie mogę. No, ta gra deklasuje. Sorry, że się tak zachwycam, ale no, sami widzicie jak to wygląda. Nie da się, nie da się powiedzieć jakby inaczej, nie da się tego ogarnąć też słowami. Okej, okay, tu powinno być coś, jest. Pyk. O, tu mamy jakieś stunty możemy robić. Ogólnie lotnisko to jest chyba takie miejsce, gdzie będzie się driftować. Ups, 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 ups. Okej. Okay. Bo jest tu dużo miejsca do driftowania takiego między tymi hangarami jakoś. Ja jeszcze nie mam samochodu do driftu. No myślę, że któryś specjalny odcinek poświęcimy na to, aby właśnie sobie takowy stworzyć. I zobaczcie, jest tu sporo miejsca. Nie, twórcy nie zapomnieli o drifterach. Będzie tu gdzie driftować. Patrzcie, tutaj. O, tutaj możemy nawet na górę wdriftować się. To co? 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 Co to było? Słuchajcie, chcę odpowiedzi. Tam coś było. Nie pozwolili mi tam wjechać. Czemu? Tu jest normalnie gdzieś wjazd. Horizon Car Meet. A, tam jest jakiś meeting. Tylko czemu ja nie mogę sobie tam wjechać i zobaczyć co tam jest? Na przykład skoczyć z dachu tego budynku. Nie lubię takich ograniczeń. Typowa konsolówka. Cholera. Rozwalmy za to panele słoneczne. One się rozwaliły zanim w nie uderzyłem. Okej. Okay. Chciałem sprawdzić, czy wybuchnie. Kurde, no. Okej. Okay. Spoko, możemy jechać dalej. Tutaj mamy jakąś... O, trasa przełajowa. Super. To może być spoko. Jedziemy oczywiście moją furą. Tak jest. No i co, ostatnio mieliśmy trochę problemy z miejscem. Myślę, że możemy zmienić ten poziom trudności na duże umiejętności. Ekspert jest dla mnie za trudny jak na razie. Tak myślę.
Dobra, gaz. No i znowu są te małe gówna, które będą mnie wkurzać. Kurczę, ja też rzeczywiście muszę sobie jeden z tych samochodów kupić. Ja nie wiem, czy to w ogóle samochód jest. Czy co to jest? jakiś quad z dachem. Cholera. No nie? Nie, wiecie co? Naprawdę, ja za takim małym samochodzikiem pewnie byłaby bardzo fajna. Wiesz, nawet na YouTubie widziałem taki filmik, jak ktoś się fajnie bawi takim małym autkiem. Nie, autkiem, quadem z dachem, czytaj. W rzeczywistości to by była fajna zabawa, no ale tutaj w grze jedziesz taką furą wypasioną z super amortyzatorem i w ogóle silnik większy od tego małego samochodzika. A tutaj takie coś cię wyprzedza na kurczę totalnym bezdrożu, gdzie on ma dużo mniejszy prześwit, wyjazd. Nie masz prawa mnie wyprzedzać, gnojku mały ty. Okej, mamy tu trzy okrążenia. Cyk, patrzcie, jak ja pięknie pokonuję te wszystkie nierówności. Wow, rzuciło trochę. Jak fajnie zadriftował. Dobra, próbujemy tu zadriftować. Ops, ops, to nie było zbyt dobre. Dobra, to był naprawdę chyba najgorzej pokonany zakręt w tym odcinku. Spróbujmy nadrobić trochę. No co, ósma pozycja, myślicie, że się nie da? Rozmawiacie z ludzkiem tutaj. Pominąłem? Tak. To znaczy, że świetnie mi idzie. Okej, okay, co tutaj skopałem? Coś przy tym wyskoku. Teraz mi to mówisz, ja już cofnąłem czas. Cofnąłem czas, ona, że pominąłem checkpoint, oczywiście. Mądra gra. Dostaję ogólnie bonus za to, że jestem w tunelu za jakimś graczem, z jakimś samochodem. Powinienem robić większe łuki. Macie rację. To wtedy będę mniej prędkości tracił. O właśnie tak, patrzcie. Czyk. Dokładnie tak. Widzicie, ile samochodów udało mi się wyprzedzić? Za jednym zakrętem. Jak to małe coś tak przyspiesza? Nie rozumiem. I tak super tłumi te wyskoki wielkie. Oczywiście. No dobra, ostatnie okrążenie, moi drodzy, teraz będzie. Jestem na trzeciej pozycji. Z przodu jadą dwa... Kurczę, telefon, cicho się, teraz mam ważną sytuację. Z przodu jadą dwa chyba te małe główienka. No oczywiście, nie wiem, czy to jest jakiś potomek Tesli, ale to przyspiesza fantastycznie ten mały samochodzik. Trzeba będzie go przetestować. Okej. Myślę, że się uda. Tutaj zrobimy fajny taki długi łuk jak wcześniej. Trzeba przyhamować. O, teraz się trzymamy lewej strony. Tak. I patrzcie teraz, co się będzie działo. I patrzcie. Patrzcie. To jestem ja, Lucek. Przypominam tylko. No okej. Okay. Nie ma mowy, że on to wyląduje i się nie rozwali. No jakim cudem? Nie rozumiem. Okej. Okay. Ostatni zakręt. Ja też próbuję to pokonać dobrze, bo wie, że jestem z tyłu i mam lepszy samochód i w ostatecznym rozrachunku wygrałem. Udało się, ej, było trudno. Na ten poziom myślę, że jest odpowiedni dla mnie. Okej, 10 tysięcy kredytów. Ja nigdy nie patrzę nawet, ile zarabiam tych kredytów. Przeważnie po prostu je zarabiam, potem patrzę, o, 5 milionów na koncie. Jak było w Forzie Horizon 2, ach, kurczę, wybrałbym tego Waxhola. 5 tysięcy kredytów tylko. Wcale nie tak źle. Dobrze. Moja suka się cieszy. Z piaskiem w zębach, ale się cieszy. Już? Tak szybko? A właśnie, ja jestem ciekawy, czy ja mogę wziąć udział w tym festiwalu już teraz. No nie, bo powinienem móc wziąć. Dostępne ulepszenie. Tam mogę coś ulepszyć. I jakieś nowe miejsce festiwalowe się odblokowało. O! Aha, dobra. Tylko gdzie? Wyznacz trasę do miasteczka? Ale kurczę, którego?
Ja czegoś tu chyba nie widzę. Może chodzi o to. Chyba tak. A, musimy rozbudować, dobra. Spoko. Rozbuduj. Znowu. Później. Teraz nie mam czasu. Później go złapiemy w sidła. Nie jestem pewny, czy jeszcze robimy ten sam uczek, ale tutaj widziałem taką opcję, żeby wziąć udział w zawodach. Czyli my kreujemy te zawody, tak? Robimy jakieś tam wyścigi do nich, a później możemy wziąć w nich udział. Jeszcze nie robiłem tego drugiego punktu. O, się wystraszyłem. Ja myślałem, że na bank możemy to staranować. O kurde. Dobrze, że nie widzieliście mojej miny, naprawdę. Jakbyście... Wiem, że siedzicie czasami z telefonem w rękach na kiblu. Jakbyście skończyli to, co robicie. Po prostu, od razu na miejscu, jakbyście zobaczyli moją minę. Dosłownie. Okej, jesteśmy na miejscu. Zobaczmy. Rozbudujmy. O co teraz? Teraz będzie... Wow! Baloniki! Rozbudowaliśmy o baloniki. Cyk. Okej. Shit. Wiecie, czego mi tu brakuje? Mi tu brakuje Mitsubishi Eclipse'a. Możecie sobie zobaczyć na Instagramie. Wrzuciłem piękną fotkę nowo zawieszonego, ręcznie rysowanego Mitsubishi Eclipse'a drugiej generacji. Teraz mamy do wyboru któregoś z Mitsubishi. Zastanawiam, Subarki są świetne. Te nowe mi się nie podobają, ale ta Subarka to jest... wow. Jeszcze tych nowych po prostu nie widziałem w akcji, ale podejrzewam, że gdybym je usłyszał i zobaczył, to też bym za nimi sikał. Natomiast ta Subarka to jest coś pięknego i nie tylko pięknego z wyglądu, ale pięknego także pod względem dźwięku, jaki z siebie wydobywa silnik Boxer. Czujecie to w ogóle? Dobra, bierzemy sobie, zastanawiam się nad tymi dwoma samochodami. Widzę, że Evo 8 ma wyższe staty i jest także droższa. Ale mi się podoba bardziej Evo 9. Ma troszeczkę taki... jest po takim delikatnym liftingu. Widzicie, ten przód jest taki inny grill. No, bardziej mi się podoba po prostu. Pamiętam, że w Fordzie Horizon 2 miałem spore problemy z tym autem. Mam nadzieję, że tutaj jakoś okiełznam. Możemy wybrać sobie tutaj jakieś projekty gotowe, ale ostatnio jestem fanem wybierania kolorów. Wybierałem same czerwone. Te kolory producenta są pięknie dobrane, naprawdę, w większości. Czerwony mi się bardzo podoba. No ale wybierałem ostatnio same czerwone, więc tym razem po prostu niebieski. Okej? Okay. Miałem tam 200 tysięcy kredytów. Można kupić Bugatti Veyrona za 2 miliony 200 tysięcy kredytów. To naprawdę nie jest sumka, której nie da się uzbierać w Fordzie. Jak się lubi grać w Fordze, a nie wiem, czy jest taki... taka osoba, która ogląda mnie teraz i nie chciałaby pograć w tę wspaniałą grę. Jak się gra bez opamiętania, to te punkty po prostu sobie gdzieś tam lecą. Okej, wiecie co? My sobie sprawdzimy jedną rzecz. Tuning. Nie ten tuning. Chodzi mi o ulepszenia. Automatyczne, wczytaj. Ustawienia karoserii, właśnie. Dostępnych dla tego samochodu, czyli co? Ustawienia karoserii, być może będzie więcej tych karoserii później dodawanych do samochodów, tak myślicie? W jakimś tam DLC albo coś takiego, ale coś tutaj mamy. Wow, patrzcie. Shit, możemy zrobić z tego prawdziwą rajdówkę. Czym się wydaje, czy ten intercooler ma jakąś szybkę z przodu? Nie wiem, może to jakieś niedociągnięcie, może to jakaś siatka taka dodatkowa. Możemy zmienić sterzak. Okej. Okay. Nie, mnie się bardzo podoba to, że ten intercooler jest tak odsłonięty. O, albo takie coś! No właśnie, tylko tu jest zasłonięty. Tak nie jest do końca widoczne, mnie się to podoba. Taki jest standardowy. Ej. Ten jest fajny. No dobra, kurczę. Nie wiem na co się zdecydować, ale jest tu kilka opcji. Weźmy to.
z tyłu. Spoiler fabryczny jest kurde! Damn. nie, ten spoiler mi się zdecydowanie nie podoba. Co znowu? Ktoś mi tam pisze wiadomości. Bez regulacji. Który jest tu z regulacją? Chyba ten ostatni. Nie? Ten jest z regulacją. Okej, okay, jeszcze nie najgorszy. No nie wiem, brać go czy nie? A, co tam? Biorę tego bez regulacji. Pyk, bo mi się bardziej podoba. No, tutaj trochę więcej tych opcji tuningowych jest. Takie coś. Nie? Takie coś, okej. Okay. Progi. Co mamy w progach? No dobra, w końcu są jakieś progi. Wow, możemy chlapacze zainstalować. Weźmy ten ostatni. I maski. Maska standardowa jest świetna. O, ta jest zajebista. Wow. Tak, można z tego zrobić slajdówkę. No, taka maska. Nie, ta pierwsza mi się najbardziej podobała. Taka siatka biała, ekstra to wygląda. Okej? Okay? No i co, modyfikacja wyglądu, to jedno. Możemy jeszcze zrobić jakąś konwersję. Mamy napęd 4x4, więc raczej nie ma potrzeby takiej. Oh man, możemy tu wsadzić 6,2 litra V8. Oh damn. Nie, ja zostawię ten standardowy silnik. Okej. Okay. Oponki, jaką mamy tu klasę? Klasa B. Wiecie co? Zainstalujemy tą konfigurację i od razu podniesiemy samochód do klasy jakiejś wyższej, klasy A czy coś. Mam straszny niedobór szybkości, wiecie? Automatyczne ulepszenie. I będzie to samochód, którym będziemy jeździć w następnym odcinku. Zastanawiam się, która klasa. Dajmy do klasy klasy A. Okej. Okay. Ładuj się, ładuj. Obliczanie, oblicza. Ile to kosztuje? 37 tysięcy. Okej, okay, spoko. Także tym samochodzikiem będziemy sobie śmigać w następnym odcinku, na który was zapraszam. I w następnym odcinku przetestujemy także, jak śmiga. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Okej. Okay. Możemy sobie coś tu nowego porobić. Spoko. Także do następnego. Trzymajcie się na razie. Pa, pa.